Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak zapowiedzieliśmy to w krótkim fotoreportażu, który nakręciliśmy troszeczkę wcześniej, kolega Jarek Wożała w tym roku, kiedy planował sprzedawać gołębie na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu, okazało się, że niestety nie będzie mógł tam podjechać z przyczyn osobistych i te gołębie będziemy mieli my tutaj na aukcjach. Wcześniej mieliśmy kilkanaście gołębi od kolegi Jarka, które zostały już sprzedane, znalazły nabywców. Natomiast te, które miał przygotowane na wystawę ogólnopolską do Sosnowca, chcemy teraz kolegom zaprezentować. Oprócz tych gołębi młodych, a mamy ich 16 sztuk, mamy też na sprzedaż 10 gołębi starszych roczników. To są z gołębnika rozpłodowego twojego, tak? Nie, czy lotniki? To były gołębie, które były przeznaczone, jakie planowałem lotać starymi, w lotach starych, to już nawet są te, co były, to były jako roczne lotowane, jakie młode już i po prostu w następnym roku jako dwulatki miały być lotowane, ale że ze względu na przyczyn takich, że starymi nie lecieliśmy, no to one zostały tylko, ale u nas latały i czekały na swoją kolejkę i do tej pory po prostu... To może teraz zaczniemy, od których gołębi chcesz, Jarek, zacząć? Znaczy, od tych młodych czy od tych starszych? Stary pokażę, bo młody pokażmy te gołębie, nie pokażemy oczywiście wszystkich, ale zaprezentujemy kolegom kilka takich charakterystycznych. Może od tych ciemnych zacznijmy, co? Bo dużo osób pytało o aukcja, gdzie masz te ciemne gołębie, gołębie z tego Ferkamena, a tutaj mamy gołębia już pierwszego, takiego to widzę z gołąb z 2012 roku, dziesiątego, przepraszam. To nie jest, to wezmę tą samiczkę. To weź samiczkę taką, tak. O, to jest gołąb o numerze, pokażmy. To jest 2010. Dziesiąty, trzynasty, młody. Tak, pokażmy go. Jaki ma numer, jaki ma numer on? 24-33, to jest prawdopodobnie samczyk, tak? Tak, tak, to właśnie dopytują się hodowcy, gdzie tak. Ciemne. No, tutaj jest jego rodowód, zobaczmy. Bardzo popyt mają te, tak. Bo tam są, jak wszyscy już znają, tam z tej linii Werkamen są, z tej mojej 325, co miałem, co było na olimpijczyku. I właśnie o. Też między innymi... Pokażmy z boku tego gołębia Jarosława, tak? O, tak, ładnie wygląda on, widzimy. O, skrzydło, kolega jego prezentuje. Także widzimy. Mamy ich na gołębiku bardzo dużo, bo przeważnie ich zostawiałem, także tu... Są w rodowodach na przykład co maści. Po czym to jest na dokładnie, jakbyśmy kolegom mogli pokazać? No tu jest, babcią jest ta 6706, która jest bezpośrednio po tym 2202, którego mamy jeszcze na rozpłodowym gołębniku, który jest bezpośrednio bratem do tego 16102, co mistrza Polski zdobyły, a jest wprost po tej oryginalnej 325 Belgii z hodowli Werkamen. Także one rzucają maści ciemne, no wiadomo, w dalszych tych chwili są i niebieskie, i nakrapiane. Kto zna rodowody, bo tam widzę dużo ludzi zna, bo jak na ostatnia opcja była, to tylko dopytują się, gdzie te ciemne, nie? No ja no, ciemne miałem zostawione właśnie tak, bo bardzo miały popyt i... Na targi miały iść do Sosnowca, tam niestety Sosnowcem, no nie zawsze się udaje to, co planujemy sobie zrealizować. Po tej samej jest, tu już jest matka, jest tam ta 6706 jest... Pokażmy tego gołębia. Ja znajdę tutaj, bo do starych jest to... Jest to. I kolejny ciemny gołąb, to jest właśnie ten, który kolega wspominał. Jaki to jest numer, Jarek? To jest na olimpijskiej obrączce. To tak samo było dla nas zostawione. Tak, z 2011 tylko roku, tak, wiadomo. Wspomniałem, po prostu redukujemy i to już nie, że 207, 624. To jest tu samiec, samiczka? Samiczka. Samiczka to tak, jest. Pokażmy ją tak bliżej może bardzo tutaj kolegom. Leciały, mieliśmy z tej samiczki, z tego układu 2 lata pod rząd i dwa zostawiamy w domu, no dwa przeznaczyłem na aukcję. Także, no, także widzimy. Są... Jest samiczka większej masy, taka wyszła. No, większa, taka w budowie jest. Ale jest no. Bardzo. Te ciemne ferkameny, akurat mamy teraz kolegi tak. Pawła Barnowskiego, tak, właśnie one też są takie ciemne te ferkameny. Jest bardzo takie jest. No. Szydełko takie szybkie. Bardzo się dobrze sprawowały. To był gołąb lotowany. Lotowany na młode loty, bo jak wiadomo, tu tylko młode loty lecieliśmy i. No, także widzimy. Dobrze. Też jest. Następnym gołębiem, który też również jest olimpijskiej, na olimpijskiej obrączce, jest gołąb o numerze 207-623. I to jest też siostra tamtej, co poprzednio była. Tej ciemnej, tak? A to jest gniazda, nie? To jest gniazda. Gniazda. Mówię, tamta ciemna wyszła? Tamta ciemna, a ta niebieska. Bo ojciec jest ten niebieski, był taki Holender. Pokażmy go. A dlatego mówię. Tego gołębia, tak? W rodowodzie są. Też samiczka? To jest też samiczka. Też samiczka. I to jest 6706. To jest drobniejsza chyba w budowie. Ta jest drobniejsza i jest znowu się wychodzi do tej. 325 oryginał Werkamen, co jest, także ona jest prababcią praktycznie. No i to mówię, po tej samicy nam bardzo dużo gołębi mamy na gołębniku i z tego 2202. A maści są różne, bo wiadomo się kojarzy to i są nakrapiane i ciemne i niebieskie. Jak to wiadomo w całym krzyżówce to jest tak, że się tak rzuci. Także ten gołąb tak wygląda.
I to są te właśnie, ty też miałeś przygotowane na targi, tak? Tak, no bo ja wcale bym ich nie sprzedał, dlatego że redukujemy stado i chcemy zmniejszyć stado, to już tak z 10 wybrałem po prostu, żeby coś trzeba zmniejszyć, nie? No a gołębie... Rozumiem. Tak wygląda skrzydło tego gołębia, o, widzimy. Dobrze, i kolejnego gołębia za chwilkę zaprezentujemy. Teraz mamy gołębia o jakim numerze? 3816 z 2011 roku i na obrączce 0166. To jest ta z tego oddziału, o którym wspominaliśmy. Przelotowaliście, to jest Zabrze. Tak, bo ja 2010-57 młody ze Śląska przenosiłem tutaj w 2011. 37 jeszcze oryginałów i potem plus te, co rozpłodowe było Rafała i jeszcze tu się już po tych rocznych uciągło. Nie? Także... Tak wygląda też gołąb ten. To jest nakrapiany taki, ale on jest taki, jak ty mówiłeś, myszowaty, tak, taki, myszaty. Dużo ludzi, szali, tak dużo ludzi go w Polsce zna. On jest po synie od tego mojego superlotnika 52-92. Mhm. I w dalszych pokoleniach właśnie dużo u hodowców, gdzie takie szali się rzuca. Ja pokażę tylko ten superlotnik. Tu widzę do 2004 roku zdobył 40 konkursów. W tym dwa razy pierwszy konkurs, tak? Także to jest drugi taki mój po prostu po olimpijczyku najlepszy lotnik. Po bomberze tym olimpijczyku. Nie dość, że lotnik to jeszcze bardzo dużo, wszystkie dzieci, tam dużo dzieci jest właśnie pokrzyżowanych. Jego dzieci na olimpijczyka dzieci i to się tak sprawdziło, że także gołębie naprawdę w rękach... Dobrze leżą. Jak tu można widzieć. O, zobaczymy. I on ma numer dokładnie, powiedzmy kolegom, to jest numer 3816, przepraszam. Także wszystkie praktycznie gołębie się wywodzą, no wiadomo, że oryginałów nie sprzedaję, bo mamy je na rozpłodowym, po tym pindu, ale z jego dzieci, z olimpijczyka dzieci, bardzo dużo jest tych gołębi tam. Tutaj koledzy, którzy wcześniej nabywali, bo kolega Jarek już w zeszłym roku sprzedawał gołębie młode, które mieliśmy tutaj też u nas na aukcjach, koledzy, którzy nabyli. Później często dzwonili też i nabywali kolejne gołębie, prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie także, widzę, że idzie to taką drogą. Czyli ci, co nabyli, nie pożałowali tego zakupu, a wręcz następne zakupy dokonywali też. Teraz masz jakiego? Niebieski gołąb, to widzimy jest? Niebieski 745. Samiczka chyba? Samczyk. Samczyk, taki duży, taki jak, ale taką głowę samiczki ma. No trochę. Ale to jest właśnie, bo tutaj to jest z imbredu z tej mojej 2346, gdzie olimpijczyk był imbredowany. On ma numer końcowy 745, a gołąb jest z 2012 roku. I oczywiście z oddziału już teraz, z oddziału 063 Kościerzyna. Także jak widać, jest po synie tego 5292 po 400, a matką jest 2346 po olimpijczyku i zimbredowana, gdzie jest werkamen, była parzowana na niego i to 9009 znowu olimpijczyk na surce, nie? Także tutaj zobaczmy. Dużo hodowców znaje, bo kto wziął, to znają te gołębie, także... Tak wygląda skrzydło tego gołębia, a kolega tutaj w rodowodach nam operuje numerami. My będziemy mogli to na aukcji zobaczyć dokładnie, jak zapoznać się z pochodzeniem. No i każdy, kto będzie też jeszcze miał jakiekolwiek pytania, zawsze może do kolegi Jarosława zadzwonić. Ja tylko podam numer telefonu może kolegi, to jest numer 509 356 331. I w jakich godzinach mogą do EPI koledzy dzwonić? Ja jestem w tej chwili całą dobę wolny, także... Druga, trzecia w nocy też? No, jak mam telefon, to... To też odbierzesz? Tak. Dobrze. Także widzimy, kolega jest otwarty na wszelkie pytania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o gołębie starsze. Za chwilę kolegom pokażemy też trochę gołębi młodych. Tam dokładnie mamy 16 sztuk, a za chwilkę kolega je zaprezentuje. I z gołębi młodych, które będziemy teraz prezentować, zaczynamy od gołębia o numerze jakim, Jarek? 2584. Jest to niebieska chyba samiczka, tak? To będzie samczyk. Samczyk? Tak. Samczyk to młody gołąb. Młody, to jest także młody. Przepraszam, jeszcze tylko przerwę. Ta płeć to jest taka prawdopodobnie, tak. Bo to tak niestety może się pomylić. Także jak już wspomniałem tam, że właśnie mam bardzo dużo mam w parach, gdzie bardzo blisko są do wszystko dochodzą, albo do 5292, albo do olimpijczyk, tak tu też mamy 33 jest parowany na 22, gdzie 33 jest synem 5292, a matka 22 jest... I to jest ten gołąb właśnie. To jest ten tego, gołąb, tak? Bardzo dużo takich gołębi jest w takim, że z dwóch stron po prostu są moje najlepsze gołębie i... Także mówię, ci co kto zna, to z tego gołębie znają, to widzę, że tu wracają, gdzieś ktoś miał zakupione, znowu widzę na aukcji kupili, bo się gdzieś tam sprawdziły, no to wiadomo, także wszystko wiadomo, że nie poleci. Hodowca ale... też lubi oglądnąć te gołębie, dlatego niektórzy są tacy, że mogą skupić na tanie, jak do ciebie zadzwonili, to i tak chcieli na aukcjach, gdyż zawsze to jak zobaczy się gołębia, oko jego na przykład, o tu kolega jeszcze nam prezentuje plecy, tak, tak, bo widzimy, jest... one są ładnie spierzone, to były te właśnie co na targi miałeś przygotowane też, nie? Bo tak jak mówię, 2013, wszystkie młode są do
sprzedaży, no z tych starych tylko 10 wyciągam, bo tak już trzeba było kupić nawet, na które miały zostać, ale ze względu na redukcję, no to trzeba coś odstąpić. A na pewno jakąś tam pociechę hodowcy, kto kupi, to będą mieli z tamtych. Tym bardziej, że jeszcze mówiłeś, że tam... koledzy, którzy kupili, to zadowoleni byli, a masz jakieś nazwisko kolegi, który, czy jeżeli możesz powiedzieć, który taki zadzwonił i takie jakieś sukcesy odniósł i później na przykład dziękował, czy też kupił na kolejne gołębie? No tu między innymi na przykład widzę, jak z tej aukcji kupili od z kolegi oddziału, z oddziału Wieluń, gdzie kolega Bednarek od nas brał ostatnie parę lat, teraz 3-4 lata, no i tam... Zadowolony tak, musiał zadowolony, być widocznie. Bardzo dobrze tam słyszałem, że poleciał, że już tam się wynikiem podniosę, ale widzę, że tą drogą i hodowcy zaczynają tam też w tą stronę kupować, no i tak to jest po prostu. A tu że... mamy gołębia jakiego, o jakim numerze? Tu jest gołąb... 063 początek, 2467. I co to jest za gołąb? To jest gołąb... Taki ciemny ferkamen, tak, niech zgadnę. Tak, ale tu jest... miałem takiego Belga, który był z tej samej linii, co cała wejściówka, taki 476, co na wrodowodach u Wyrkamena. I to te gołębie między innymi takie maści są i... O, zobaczmy, takie ciemne widzimy. Tego ojca kupiłem w Kassel, bo znałem tu Wyrkamena rodowód na pamięć. Te gołębie, jak widziałem ten rodowód od tamtego, to zakupiłem. Samczyk? Samczyk, tak. A tu wszystko... Bo dopytują się, gdzie ciemne, ja bym, no ciemne tak trzymałem, bo one, jakbym w Sosnowcu był naprawdę, każdy co przychodzi chciał ciemne, nie? Tyle ciemnych nie mogę mieć, bo rzuci, nie da rady na jeden się rzuci, jak widzieliśmy, jeden rzuci się niebieski, drugi się rzuci ciemny, no i... A z tej samej pary pochodzą. Tak jest, dokładnie, także tu jest bardzo dobry, tu jest, o właśnie, tu jeszcze nawet jest krew, bo jest samczyk od Adama Piwarczyka, co prawda nie ma rodowodu, ale kolegowaliśmy się i bardzo dobre gołębie, bo współpracujemy się tak, że najlepsze gołębie po prostu od niego się dostawało. I... No a kolega Piwowarczyk, przypomnijmy, z oddziału 053 Myszków, tam lotuje wspólnie z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem, innymi kolegami bardzo znanymi, Adamem Miśtą, tam mają z kim rywalizować, oddział się ten prężnie rozwija, zresztą widzieliśmy ostatnio na filmie, jak kolega Oleksiak też prezentował w trakcie przemówienia sukcesy, które w tym oddziale hodowcy zdobywają. Także konkurencja tam jest silna. I tu kolejny ciemny takiego... Jednego, dlatego mówię, one tak są od ciemnego do ciemnego nakrapianego. Te z linii Wyrkamen się charakteryzują właśnie taką barwą, że z ciemno nakrapianych do ciemnego się maszczą. No wiadomo, no niebieskie też. Jaki to ma numer ten gołąb? Ten gołąb jest... 2453. I tu, bo w tym roku te młode tak na pamięć się nie znasz, ale już zobaczymy, zaraz tak przybliższy. O, tu widzimy. Jest to dowód. Także, o, więc już tu znowu tak samo jest 756, zeszłoroczny młody, co zostaje u nas. 5 konkursów, 5 wkładań. Tak, a jego matka znowu jest 34, co była z 5292 się wywodziła i właśnie z tej wnuczki ciemnej Wyrkamen, nie? Dlatego tu tak kolor się, widzę, zachowuje się dalej i... No a z dołu, z linii 12, no to dochodzi się i do tej mojej linii najlepszej, to linia 48, gdzie 323, taki DV, bardzo dużo w rodowodach tam on się pojawia, bo bardzo mocno się tam po prostu te gołębie tu zakorzeniły. Nawet w niektórych tych dwa razy się pokazuje na przykład dalsza, nie? Tu jest 323, tu jest 323. Tu jest też, on będzie się pokazywał, tylko już komputer. Dalej, tam po prostu to jest na kilka pokoleń tylko. Jest i olimpijczyk też w tle, tu jest tam pradziadkiem co prawda, ale wszystko idzie. O, tak widzimy, to jest trzeci chyba ciemny, którego nam z tych młodych no, pokazujesz. Dlatego już tam więcej... Tutaj mamy, pokażmy jeszcze kolegom, tutaj w klatce jest tych gołębi więcej, 16 razem, to są gołębie niebieskie, nakrapiane. Tu już się... no, zobaczmy, tutaj jeden młody hodowca stoi za plecami. Czai się na te gołębie, będą pewnie rozmawiać za chwilę z kolegą Jarkiem. Samiczkę bardzo, bo tam moje gołębie raczej były postury takie mocniejsze, większe, nie jakieś tam delikatne. Jaki ten ma numer gołąb? 2438, niebieski nakrapiany taki. 2438, już tu zaraz. Kolega odszuka tutaj rodowód tego gołębia. Tak. O, mamy go. Także tu znowu, jak już widać. Samiczka? Samiczka to jest po... synie tego z mojego 5292, gdzie znowu jest w tle, jak się dochodzi, jest z linii z dołu 6631, wywodziła się z 9009, to jest z tej linii Wyrkamen. Pokażmy jeszcze, Jarek, tak z boku, od pilecy, tak widzimy, o, też z boku. O, tak widzimy.
widzimy. Tak, a z góry tu też jest, także to jest gołąb bardzo tu już taki spokrewieństwo. Zaszczepione te gołębie wszystkie tak, są, tak, tak żeby koledzy, gdyby takie pytania się pojawiły, to już odpowiedzieliśmy. Z pokrewieństwa takiego dalszego, bo tam olimpijczyk i ten 592 się pokazuje tam u góry jeszcze raz, ale w dalszych takich już tych, nie? Ale... Kojarzeniach. Tak, jest tam skrzydełko. Skrzydło. I tak wygląda kolejny gołąb, którego kolega jak nam pokazał. Także zobaczmy, tych gołębi jest dużo. Kolega może o nich szeroko opowiadać, ale my sobie na stronie internetowej zobaczmy. Tu mamy rodowody przygotowane. Za chwilkę zeskanujemy i kiedy już będą na aukcjach, każdy będzie mógł sobie wejść i oglądać szczegóły. Nie ma, że ktoś lepszy. Wszystko 2013, także nie ma, że coś zostało w domu, bo... To już nie będzie, już nie będzie. Bo wszystko całe 2013 poszło. Czyli na wystawie ogólnopolskiej kolegi nie spotkamy, w sensie stoiska, ale na wystawę ogólnopolską kolega może dojedzie. Także przygotujcie sobie koledzy, nie wiem, kieliszki, szklanki i te sprawy inne. Czas kierowców. Jak to się mówi, jeżeli to się klienta się szanuje, no to trzeba też o niego dbać, żeby coś sprzedać konkretnego, żeby to się coś tam sprawdziło. No zawsze nie wszystko, jak mówię, się sprawdzi, ale widzę, że jakieś tam kolegów swoich mam, którzy co roku zawsze kupowali i kupują, dochodzą do samiczkę, dokupuję i także zapraszam teraz w braniu aukcji udziału i dobry lot. Także dziękujemy, dobry lot, do zobaczenia.